Serdecznie. Kolejna afera. Pan Wojciech Sumliński, pisarz i dziennikarz śledczy, został zatrzymany na lotnisku w Luton pod Londynem i przesłuchany. Wszyscy na prawicy teraz się tam ubijają, że to faszystowskie państwo i tak dalej, i tak dalej. Że Wielka Brytania to jest faszystowskie państwo. Natomiast ja... Wyjaśnienie jest prawdopodobnie bardzo, bardzo proste. Tak samo jak wyjaśnienie dotyczące Jacka Międlara czy Rafała Ziemkiewicza, którzy też zostali zatrzymani na lotniskach Wielkiej Brytanii. Nie wiem, jak było z Ziemkiewiczem, ale wiem, że Jacka Międlara zawrócono chyba. I teraz tak, sprawa jest bardzo prosta. Do Ziemkiewicza i Międlara za chwilę, ale jeśli chodzi o Sumlińskiego, to nie jest tak, że on jest na czarnej liście wywiadu brytyjskiego, czy kontrwywiadu, czy służb specjalnych, które się straszliwie boją pana Sumlińskiego, że jak wjedzie do Wielkiej Brytanii, czy będą go śledzić potem, jak go wypuścili i pozwolili mu wjechać. Brzytwa Okhama, czyli najprostsze wyjaśnienie, jest zazwyczaj najtrafniejsze. Pan Sumliński jako dziennikarz śledczy zadarł z Komorowskim, z WSI, z innymi służbami specjalnymi, o których prawdopodobnie nawet nie wiemy. I to zadarł z nimi skutecznie. Procesował się, był ścigany. On się w tej chwili może nie tyle mści za to, co mu rozrobiono, bo potraktowano go w przeszłości bardzo brzydko i zniósł i przeżył wiele. Natomiast on konsekwentnie odkrywa prawdę. Natomiast z punktu widzenia Wielkiej Brytanii on jest, nic nie znaczy. I oni nawet nie wiedzieli o tym, że on, przyjedzie wcześniej, nie mieli go na czarnej liście, nie mieli jego zdjęcia. Ktoś po prostu w ramach zemsty z tych naszych służb specjalnych byłych w WSI albo od Komorowskiego zadzwonił na lotnisko i powiedział, że przyjedzie straszny, ale to straszny wróg Wielkiej Brytanii, straszny prawicowiec, straszny facet w ogóle, którego należy jak najszybciej aresztować i nie pozwolić mu wjechać na terytorium, bo on się rozmnaża jak wirus i może zainfekować wszystkich wkoło. Podane zostało imię i nazwisko i dzień, w którym on ma przylecieć. A sprawdzić, w którym samolocie jest osoba, no to żaden problem, bo przecież są listy pasażerów, bilety się sprzedaje z dużo, dużo większym wyprzedzeniem. No i jak przyjechał, to samo zachowanie i sama procedura, jaka została na lotnisku zastosowana, świadczy o tym, że oni nie wiedzieli, kto to jest, nie wiedzieli, który to zawodnik, więc musiał przejść przez wszystkie bramki. Tam jest w zasadzie jedna bramka, jak się wjeżdża, wchodzi na lot, wysiada z samolotu i przechodzi. Odprawa paszportowa, czyli muszą przyjrzeć się zdjęciu w dokumencie i popatrzeć na faceta. No i jak zobaczyli zdjęcie, wpisali dane do komputera, czy tam zeskanowali, ja nie wiem, jakim dokumentem się posługiwał pan Sumliński, to im wyskoczyło, kto to jest. I od tego momentu ktoś go tam przez szybę, czy ktoś tam go wskazał palcem, jak on już przeszedł przez wszystkie odprawy, to oni dopiero wtedy mogli go zaaresztować, bo gdyby wiedzieli, kto to jest i gdyby mieli jego zdjęcie i paszport na czerwono by się wyświetlił w komputerze, czy dowód osobisty, to by go zgarnęli tuż przy odprawie albo by go przesunęli na bok. W każdym razie nie czekaliby, aż przejdzie, aż go wszyscy zidentyfikują. Także prawdopodobnie jest to jeden ze sposobów utrudniania mu życia przez byłych pracowników wojskowych służb informacyjnych albo ludzi Komorowskiego. No tak jest. Wielka Brytania swoją drogą jest państwem faszystowskim i to od dawna wiadomo, bo już zespół Sex Pistols śpiewał God Save the Queen, the Fascist Regime, czyli że Boże wspieraj królową, czy tam chroń królową, jak w hymnie, i faszystowski reżim, a w dalszej części piosenki jest nawet, że ona jest człowiekopodobna, że ona nie jest człowiekiem. Pan Sumliński prawdopodobnie niejednokrotnie będzie jeszcze szykanowany przez różne służby różnych krajów za to, co robi. Robi to dobrze, skutecznie i konsekwentnie.
Co jeszcze? Z tego, co widziałem u pana Roli na w Realu 24, coś tam, to jak przesłuchiwali pana... No właśnie, oni nie wiedzieli, kto to jest. Dlatego oni mu zadawali takie durne pytania, typu, czy jest pan członkiem prawicowej organizacji, czy jest pan prawicowcem, czy jest pan antysemitą, co pan napisał w książce. Ktoś po prostu, kto doniósł na niego, powiedział tak, że to jest członek organizacji prawicowej, że to jest członek, że to jest narodowiec, nacjonalista, antysemita, książki straszne i tak dalej, i tak dalej. Nagadał im ktoś przez telefon, życzliwy, i oni musieli podjąć jakąś akcję, bo oni nie wiedzieli. To po prostu był tani chwyt mający mu utrudnić życie. Oni nawet jak go przesłuchiwali, to nie wiedzieli, o co pytać. I jedna rzecz, bo ja słyszałem jego, jak on rozmawiał przez telefon z panem Rolą, no to jak go pytali, czy jest prawicowcem, czy jest coś tam, no to on im odpowiada. W takiej sytuacji, na takie pytania, gdyby kiedyś wam się zdarzyło być przesłuchiwanym, należy odpowiadać pytaniem na pytanie. Jak ktoś, czy jesteś prawicowcem, to należy zapytać, a co to znaczy, co masz na myśli, pytając mnie, czy jestem prawicowcem? I nie dopasowywać się do pytania, tylko czekać, aż poznamy intencje pytającego. Czy jesteś antysemitą? Odpowiedź naturalna jest nie, ale można też zapytać, a co to znaczy być antysemitą? Bo ja nie wiem. Przecież my nie musimy znać znaczeń wszystkich słów. Każdy może udawać kmiota takiego zupełnie gdzieś tam ze środka lasu i rżnąć głupa. Jak już jest sytuacja taka, w jakiej jest pan Sumliński, należy się zachowywać tak, żeby nikogo nie urazić, nie obrazić, nie dać powodu do zakucia w kajdany, ale rżnąć lekko głupa można. Ja wam powiem tak. Kiedyś sobie tam stacjonowałem na parkingu w lesie, odpoczywałem i to było późnym wieczorem przed wszystkimi świętymi parę dni i zajeżdża z piskiem opon na ten leśny parking samochód, z którego wysiada policjant i leśnik. I oni mówią, no proszę otworzyć bagażnik. Ja mówię, tak, a po co? No proszę otworzyć. Otwieram, w bagażniku nie ma nic. Ja mówię, ale panowie, po co ta cała heca? Co wy mnie tak tutaj zajechaliście? Ostatni zajazd na Litwie czy coś tam, nie? A ten leśniczy mówi, bo jest przed wszystkimi świętymi i mamy akcję CIS, bo nam ludzie kradną CIS z lasu, tu niedaleko rosną cisy. Ja mówię, panie, ja nawet nie wiem, a jak wyglądają cisy? A ten leśniczy zaczyna mi tłumaczyć, a policjant go chwyta za łokieć. Mówi, daj spokój. Ten pan zadał pytanie retoryczne. No po prostu jak mnie zgięło, to było ładnych parę lat temu. Ale mam nadzieję, że policja poszła wyżej odrobinę. Chociaż jak się czasem ogląda filmy na YouTubie, to można mieć wątpliwości. Trzeba tak pytać, trzeba odwracać. Niech to ci, którzy przesłuchują, zadają durne pytania, bo może się zdarzyć, że polska policja też tak będzie pytać. Jesteśmy na etapie ograniczania wolności słowa. Polska policja też tak może pytać, więc trzeba umieć rżnąć głupa. Jak ktoś nas pyta, czy jesteś członkiem organizacji prawicowej, to się trzeba zapytać, ale jakiej? Bo ja nie wiem. No może, ale nie wiem jakiej. A jaką pan ma na myśli organizację prawicową? A co to znaczy organizacja prawicowa? Czy to jest przestępstwo być członkiem i mieć poglądy prawicowe? No wiecie, trzeba pływać. Pan Sumliński jest naprawdę porządnym człowiekiem, patriotą i jest prawym człowiekiem i prawdopodobnie honor i duma. No jak to brzmi? Honor i duma. Dobra, nieważne. W każdym razie jego wewnętrzne przekonania nakazały mu odpowiadać na pytanie, że tak, jest prawicowcem i jest dumny, jest patriotą i tak dalej. Zostawmy pana Sumlińskiego. Fajnie, że go wpuścili do Wielkiej Brytanii. Niech tam popływa w tym naszym bagnie trochę. Oby jak najwięcej ludzi zainfekował patriotyzmem. Natomiast jeśli chodzi o pana Międlara, ta sama sytuacja. Ktoś go podpieprzył i to nie Brytyjczycy mieli go na liście, bo to tak wyglądało na początku, jakby to brytyjski kontrwywiad czekał na pana Międlara i jak zobaczyli, że się zbliża do granicy, to postawili wszystkich swoich ludzi z Border Agency na baczność, bo Międlar nadchodzi.
Nie wiem, jak wygląda sytuacja z panem Ziemkiewiczem. Ja go bardzo lubię osobiście, jest sympatyczny, z wieloma poglądami się zgadzam, z wieloma się nie zgadzam. No jego też ktoś podpierniczył. Być może to podpierniczyli go agenci czy tam trolle z Wielkiej Brytanii, Polacy, którzy tutaj są, bo różnie to bywa. Ale ja podejrzewam, że to jest zawsze robota kogoś z tamtej strony wody, czyli z kontynentu, a mówiąc tak już szczegółowo, to z tego obszaru między Odrą a Bugiem Izby. Tak sobie pogadaliśmy o panu Sumlińskim. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wszystkiego dobrego. Jeszcze jak ktoś chce, to może dać łapkę w górę, zasubskrybować, bo takie materiały nie cieszą się wielką popularnością na YouTubie, więc zasięgi są skracane. Każda łapka wartościowa. Nawet negatywne komentarze są ok, bo zwiększają zasięg. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.